jest konsekwencją pozostawania tylko w tradycji, a przenosi nas no naprawdę w taką żywą relację z Bogiem, przenosi nas w obecność Boga. I ten, kto jest ochrzczony Duchem Świętym i ten, kto niesie to doświadczenie, kto nie zatraca tego doświadczenia, kto ma aktualne to doświadczenie, niesie obecność Boga. I to jest fundament i my nigdy nie możemy o tym zapomnieć. Więc gdy stawiamy sobie te dwa pytania, które zadaliście, no to trzeba sobie postawić w pierwszej kolejności pytanie fundamentalne, na ile ja jako lider i na ile wspólnota, nad którą mnie Pan Bóg postawił, żyję aktualnym, świeżym, dzisiejszym doświadczeniem bycia napełnionym Duchem Świętym. Na ile jest to we mnie świeże? Bo my wiemy, że gdybyśmy chcieli w Polsce policzyć ludzi, którzy przyjęli chrzest w Duchu Świętym, to jest potężna, to jest ogromna liczba. Ale gdybyśmy już z tej liczby chcieli wyselekcjonować tych, którzy dzisiaj żyją w świeżości wiary, żyją w Jezusie naprawdę w takiej radości, bez względu na wszystko, no to pewnie zgodzicie się z tym, że tych ludzi jest znacznie mniej. I pewnie gdybyśmy chcieli w naszych wspólnotach zapytać, na ile doświadczenie chrztu w Duchu Świętym jest świeże, aktualne, na ile gorliwość jest obecna, to też pewnie byłoby różnie. I mówię tutaj też no, świadectwem, bo przechodziłem różne koleje losu, różnie w moim życiu bywało. Przyjąłem chrzest w Duchu Świętym, będąc jeszcze w seminarium, będąc klerykiem po trzecim roku, czyli lat temu około 15. To z jednej strony nie jest dużo, ale w międzyczasie dużo się zdarzyło. Ale też dużo się zdarzyło, wiecie, takiego wchodzenia w taką dezaktualizację tego chrztu. Życia takiego, jakbym tego chrztu w Duchu Świętym nie przyjął. I moja obserwacja różnych wspólnot, tam gdzie się pojawiam, tam gdzie mnie zapraszają, taka obserwacja ludzi wierzących, ludzi ewangelizujących, no zwłaszcza teraz w internecie, ona mnie doprowadza do takiego właśnie pytania. Na ile my żyjemy chrztem w Duchu Świętym? Ponieważ on powoduje, że nie jesteśmy letni. On powoduje, że w nas jest ogień. I to wiemy doskonale, że nie jest to kwestia emocji, że nie jest to kwestia tylko i wyłącznie jakiegoś takiego czucia, ale to jest kwestia dyspozycji serca. Chrzest w Duchu Świętym sprawia, że bez względu na to, ile masz lat, jakie masz doświadczenia, w jakiej sytuacji się znajdujesz, co się z tobą dzieje, jakie są okoliczności, ty jesteś w Jezusie i niesiesz obecność Jezusa. I pierwsza moja teza, którą chcę tutaj postawić, to jest to, że ten, który autentycznie jest w Duchu Świętym, niesie obecność Jezusa bez względu na okoliczności. I to było dla mnie takie, wiecie, zastanawiające, gdy wybuchła pandemia i gdy ta pandemia się przedłużała i kiedy przyszła ta trudna jesień, teraz ponoć ta trzecia fala, jak wiele środowisk wiary, jak wiele środowisk nawet wyrastających z nurtu charyzmatycznego jest w takim momencie stagnacji, w takim momencie nawet podłamania, momencie wycofania z ewangelizacji, bo się nie da, jak wiele ludzi, którzy naprawdę mieli w sercu Jezusa i go nieśli, stali się takimi ludźmi uśpionymi. Więc dla mnie to jest pytanie, co zrobiliśmy z chrztem w Duchu Świętym? Jeżeli widzę i słyszę to bardzo często, nie wiem jak jest u was, bo nie słuchałem wszystkich tych prezentacji, gdy dzieliliście się tym, czym żyjecie, co u was słychać, ale z wielu miejsc dochodzą mnie głosy, że przez pandemię bardzo dużo ludzi odeszło ze wspólnot. Że nie tylko przestali chodzić na mszę świętą, ale odeszli ze wspólnot.
Nie wiem, czy tak jest u was, jeżeli macie takie doświadczenie, to pokiwajcie głową, ale część ludzi ewidentnie się wycofała. Dlaczego? Dlaczego? Czy rzeczywiście powodem jest tylko to rozczarowanie, że mamy nowe warunki, w których nie możemy się spotykać, nie możemy doświadczać wspólnoty takiej realnej, żywej naszych relacji, czy tak naprawdę pandemia objawiła coś dużo głębszego, co było w sercach ludzi wierzących, ochrzczonych, praktykujących i ludzi w czasie wspólnoty, ludzi, którzy są zaangażowani we wspólnotę. Wydaje mi się, że pandemia objawiła to, że w wielu sercach była po prostu śmierć duchowa. Były praktyki. Mogliśmy nawet wznosić ręce do góry i śpiewać w językach, ale tak naprawdę to śmierć duchowa powoduje, że człowiek się poddaje, że człowiek rezygnuje, że człowiek odchodzi. Więc to, co jest naszym priorytetem w pandemii, jako szeroko rozumiany ruch charyzmatyczny, w którym mieści się nie tylko Odnowa w Duchu Świętym, ale wiele takich wolnych wspólnot czy szkół ewangelizacji, naszym priorytetem w tym czasie jest odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobiłem z moim chrztem w Duchu Świętym, jak żyję tym chrztem, jak go pielęgnuję i jakie są dzisiaj w tych nowych okolicznościach owoce mojego chrztu w Duchu Świętym. Bo to z chrztu w Duchu Świętym rodzi się modlitwa, która jest prawdziwie charyzmatyczna. Bo wiecie przecież doskonale, że można symulować modlitwę, która niby wygląda jak charyzmatyczna, ale charyzmatyczną nie jest. No co to za problem podnieść ręce i zacząć bełkotać? No przecież żaden problem. Wielu ludzi to robi, którzy nie żyją głęboko z Jezusem i nie niosą obecności Boga. Co to za problem mówić o różnych rzeczach chwała Panu, jeżeli tak naprawdę w sercu nie ma tego głębokiego przeświadczenia? Więc powrót do życia chrztem w Duchu Świętym i do owoców tego chrztu jest tutaj dla mnie całkowitym fundamentem. To z niego wypływa nowe widzenie Boga, widzenie pozytywne, widzenie Boga, który usuwa lęk. Zauważyliście, jak bardzo pandemia objawiła poziom duchowości lęku? Jak wiele ruchów, wspólnot, kaznodziei, jak wiele takich popularnych w internecie mówców cały czas ma na ustach to, co jest podszyte lękiem? To jest bardzo zastanawiające. Dlaczego tak wielu ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym nie przeżywa tego czasu pandemii jako czasu nadziei, jako czasu mówienia Boga, jako czasu, w którym Bóg odziera nas z pewnych iluzji, w które weszliśmy, z pewnych kłamstw, które zaczęliśmy praktykować. Jak bardzo Bóg odziera nas z tego wszystkiego, co jest fałszem. Jeżeli człowiek żyje ochrzczonym w Duchu Świętym, to on jest otwarty na prawdę, bo Duch Święty przekonuje nas o prawdzie. I ja widziałem wiele razy w czasie tej pandemii, jak wielu ludzi weszło w nią z radością, że to jest nowy, świeży sposób mówienia Boga, że to jest nowy sposób objawiania się Boga, który wymaga od nas dużo większego wysiłku, który od nas wymaga zejścia z kanapy, który wymaga od nas porzucenia schematów, porzucenia tego, co stało się jakimś takim zacisznym, domowym ciepełkiem. Wiecie, no fantastycznie żyje się w tym, do czego się przyzwyczailiśmy. Fantastycznie żyje się w tym, na co mamy rozwiązanie. Że mamy asa w rękawie i wiemy, co w którym momencie wyciągnąć. Natomiast pamiętajcie, że cała droga Boża od Starego po Nowy Testament to jest zmiana przychodzenia Boga. Bóg ciągle przychodzi w nowy sposób, aby człowiek miał nowe, gotowe serce, aby mógł go rozpoznać. I ta pandemia jest nowym sposobem przychodzenia Boga do nas. I ten, kto ma chrzest w Duchu Świętym, ten, kto ma aktualne bycie zanurzonym w Duchu Świętym, nie patrzy na tą sytuację w
kontekście lęku, zagrożenia, jakiejś apokalipsy, jakiejś, Bóg wie, wizji, które budzą przerażenie. Ale ten, kto żyje w namaszczeniu Duchem Świętym, widzi Boga. Więc drugie pytanie, na ile ty w czasie tej pandemii jako lider i na ile twoja wspólnota widzicie Boga? Na ile możecie powiedzieć, w jaki sposób Bóg się wam objawił? Co Bóg objawił twojej wspólnocie w pandemii? To jest bardzo ważne pytanie, bo zobaczcie, że owocem chrztu w Duchu Świętym jest nowe odkrycie tego, kim jest Bóg, kim ja jestem, kim jest Kościół i kim jest świat. Było tak w twoim przypadku, że otworzyły się oczy i miałeś nowe widzenie rzeczywistości? No właśnie. Więc kiedy my niesiemy świeże zanurzenie w Duchu Świętym, my na tą rzeczywistość, która nas otacza, patrzymy w Boży sposób. Owocem chrztu w Duchu Świętym jest uwielbienie. Jest uwielbienie, które widzi Boga takiego, jakim jest i dlatego Go uwielbia. Niezależnie od tego, jak możemy przeczytać w księdze Habakuka, niezależnie od tego, czy są zbiory oliwek, czy są zwierzęta w zagrodach, niezależnie od okoliczności, wielbię, bo Bóg jest dobry, bo Bóg jest święty, bo Bóg jest wierny, bo Bóg jest dobry. I tak naprawdę poziom uwielbienia, to w jaki sposób uwielbiam i czy uwielbiam, jest wyznacznikiem tego, czy ja jestem w namaszczeniu Duchem Świętym, czy ja niosę w sobie to zanurzenie w Duchu Świętym. Na ile uwielbiasz ty jako lider w twojej codziennej modlitwie, w twoim codziennym stawaniu przed Bogiem, ile jest w tobie uwielbienia? Jaką część twojej modlitwy osobistej zajmuje uwielbienie? Bo wiecie, no to jest bardzo chwalebne, że mówimy różaniec, mówimy koronkę, modlimy się liturgią godzin, idziemy na mszę świętą i może odmawiamy jeszcze jakieś nowenny i tak dalej. Super. Ale nie zapominajmy, że naszą tożsamością jako ludzi ochrzczonych w Duchu Świętym jest wielbienie Boga. Jest chwała oddawana Bogu, bo Go widzimy, bo jesteśmy w dziękczynieniu, bo wchodzimy w Jego dzieła, bo On nas zachwyca. Pytanie, czy to jest świeże? Wszędzie tam, gdzie przestajemy żyć świeżym namaszczeniem w Duchu Świętym, tam, w cudzysłowie, mentalnie, starzejemy się, klapciejemy, jesteśmy zniechęceni, nie ma w nas życia i nie chcemy służyć. Dokładnie. Takie są owoce wyjścia z orbity chrztu w Duchu Świętym. Takie są konsekwencje porzucenia namaszczenia, które zostało nam dane. Owocem życia w Duchu Świętym jest wspólnota. Wspólnota Kościoła powstała w momencie zesłania Ducha Świętego. Wspólnota, która doświadcza Jezusa, która głosi Jezusa i która się pomnaża, bo przecież no, fundamentalna dla nas księga, czyli pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, bardzo wyraźnie to pokazują, że tam, gdzie było życie w Duchu Świętym, tam, gdzie było uwielbienie, tam, gdzie było głoszenie Ewangelii, tam wspólnota Kościoła się pomnażała. Czy twoja wspólnota się pomnaża nawet pomimo pandemii? To jest bardzo ważne pytanie. Wiecie, to trzeba sobie bardzo mocno to pytanie zadawać. Nawet gdy pandemii nie było, wiele wspólnot narzekało na to, że więcej ludzi odchodzi niż przychodzi. Dlaczego? Czyżbyśmy nie nieśli obecności Jezusa? Czyżbyśmy zastygli w formach charyzmatycznych, a stracili ducha charyzmatycznego? Czyżbyśmy skoncentrowali się na czymś innym niż Jezus? Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo mocny temat i bardzo taki aktualny, bo widzę, że gdy naprawdę jesteśmy w Duchu Świętym i gdy ewangelizujemy tak, jak potrafimy
w takich warunkach, jakie mamy, Bóg, tak jak w początkach Kościoła, przymnaża tych, którzy wchodzą na drogę zbawienia. I oczywiście w pierwszej kolejności, zawsze w naszej działalności, przymnaża tych, którzy byli ochrzczeni, którzy byli w jakiejś tradycji Kościoła, którzy coś tam się modlili i w czymś praktykowali, ale o których ciężko było powiedzieć, że naprawdę żyją zbawieni. I doświadczamy tego w naszej szkole ewangelizacji, że gdy w czasie tej pandemii bardzo mocno postawiliśmy akcent na chodzenie w duchu, na uwielbienie i na ewangelizację, Bóg niezwykle przymnaża tych, którzy wchodzą na drogę zbawienia. I po naszych rekolekcjach, po naszych kursach, po naszych uwielbieniach otrzymujemy takie ilości świadectw ludzi, którzy byli w ogóle nawet niezwiązani z ruchem charyzmatycznym, którzy byli zastygli w jakichś takich tradycjach, a których Bóg rozpalił, a których Bóg powołał do tego, by żyli inaczej. By żyli inaczej. Bo pamiętajcie, wrócę do tego, co mówił kardynał Cantalamessa te kilka dni temu. Mamy trzy rodzaje nawrócenia. On to bardzo mocno podkreślił. Pierwsze związane z przyjęciem wiary w Chrystusa i nawróceniem się, gdy Jezus mówi na początku swojej misji: uwierzcie, przybliżyło się Królestwo Boże. Drugie nawrócenie, ono jest skierowane do apostołów, którzy nie myślą o Królestwie Bożym, tylko myślą o sobie. I to wezwanie do nawrócenia jest wezwaniem do stanięcia się jak dzieci. Jest nawróceniem do prostoty, jest nawróceniem do pokory, jest nawróceniem do dziecięcej relacji z Bogiem, bo apostołowie z tym mieli duży problem. Prawda? I trzecie nawrócenie, o tym trzecim nawróceniu jest napisane w Apokalipsie, jest ono skierowane do kościoła w Laodycei, który stał się letni i Chrystus mówi do niego: bądź gorliwy i nawróć się. I Cantalamessa mówi tak: to trzecie nawrócenie nie może być skutkiem ascezy, czyli ludzkich wysiłków zmierzających do świętości. To nie jest skutek postu, umartwienia, to nie jest skutek naszego wysiłku, ale jest to owoc działania Ducha Świętego. Więc wszędzie tam, gdzie jest letniość, gdzie nie ma gorliwości, gdzie stygniemy, gdzie się starzejemy, gdzie klapciejemy, tam w sposób szczególny trzeba bardzo mocno wołać o Ducha Świętego, o powrót do namaszczenia Duchem Świętym. I zobaczcie, bo warto do tego wracać, typiczny dla nas i fundamentalny dla nas jest pierwotny Kościół Jerozolimski, chodzący w Duchu Świętym, niosącym obecność Jezusa. Popatrzcie, jak ten Kościół jest pewny tego, co ma, jak pewny jest tego, w co wyposażył ich Jezus. Piotr i Jan wchodzą do świątyni jerozolimskiej przez bramę piękną i leży tam sparaliżowany człowiek, który nie może chodzić od lat, znany wszystkim. I niezwykła jest pewność, z jaką mówi Piotr, gdy tamten żebra i chce złota albo srebra. I Piotr jest świadomy tego, co mówi. Nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa. Wstań. Zwróćcie uwagę na te słowa. To, co mam, to ci daję. Jaka jest świadomość Piotra, w co został wyposażony? Jaka jest świadomość tego, że Jezus powiedział, że ci, którzy pójdą za Nim, będą dokonywać jeszcze większych rzeczy? I kiedy Piotr wchodzi do jednego z domów, by uzdrawiać, by wskrzesić Tabitę, by uzdrowić Eneasza. To jest cały czas ta pewność. On wie, co on niesie. On wie, w co jest wyposażony. On wie,
czym został namaszczony. I zobaczcie, ten pierwotny Kościół, on się nie boi przeciwstawić władzy, kiedy stają przed Sanhedrynem i mówią, że rozważcie sami, czy lepiej jest słuchać ludzi czy Boga. On nie boi się głosić w niepopularnych miejscach. Tym niepopularnym miejscem był dziedziniec świątyni jerozolimskiej, w której mogli zginąć, głosząc według Żydów herezję. Ten Kościół nie boi się być biczowany. I pamiętacie reakcję, gdy apostołowie zostają wychłostani, zamknięci, potem uwolnieni, wracają do wspólnoty? Czy tam jest jakieś biadolenie, że się stała krzywda? Czy tam jest jakieś krzyczenie, o, atak na Kościół, o, prześladowanie Kościoła? Czy tam jest jakieś słowo, o, to jest winny liberalizm? O, to są winne niemieckie media. Czy tam jest coś takiego? Nie. Kiedy oni wracają do swojej wspólnoty, stają i zaczynają uwielbiać, że stali się godni cierpień Jezusa Chrystusa, że stali się godni uczestniczyć w cierpieniach Jezusa Chrystusa. I kiedy zaczynają się modlić, kiedy wznoszą ręce, drży ziemia i zstępuje Duch Święty. Zobaczcie, co się dzieje z Piotrem, który w Jafie modli się na dachu domu i ma to widzenie tego płótna, które zstępuje na ziemię i są tam nieczyste zwierzęta i Pan mówi zabijaj i jedz. A potem przychodzą posłańcy Korneliusza i prowadzą go do domu poganina. I Piotr nie powinien tam iść. I Piotr nie powinien tam głosić. I nie powinien w ogóle się nimi zajmować, bo nie wolno było. Co robi Duch Święty? Duch Święty łamie konwenanse. Duch Święty wyprowadza ze stereotypów. Duch Święty rusza nas z kanapy. I kiedy Piotr zaczyna głosić, a wiemy, że Piotr niesie obecność Boga, bo czytamy w Dziejach Apostolskich, że nawet cień przechodzącego Piotra uzdrawiał. Niósł obecność Jezusa. Kiedy Piotr zaczyna głosić w domu Korneliusza, zstępuje Duch Święty i wszyscy są ochrzczeni Duchem Świętym i zaczynają mówić językami. I pojawia się bulwers wspólnoty jerozolimskiej, że Piotr złamał konwenans, że przecież to Żydom trzeba głosić, a nie poganom. I Piotr zaczyna mówić pełen Ducha Świętego o prowadzeniu Bożym, że to nie był jego wymysł. Ale Bóg to wszystko sprawił i trzeba to robić. I Kościół się raduje i Kościół się cieszy. Zobaczcie, jak się czyta te pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich do nawrócenia świętego Pawła, bo dzieje się wyraźnie dzielą na te dzieje Piotra i potem dzieje Pawła. Kiedy się czyta te pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, to jest niesamowite. To jest podręcznik życia w Duchu Świętym. Na ile ty żyjesz tym, na ile ty to czytasz, na ile ty to medytujesz, na ile wracasz do tych tekstów, bo one są fundamentalne dla odnowy charyzmatycznej. Moment zstąpienia Ducha Świętego i to, co się dzieje z ludźmi po zstąpieniu. Dla naszej ewangelizacji to jest fundament, to jest wzór. Jak ją prowadzić, jak ją żyć. I wrócę do tego, od czego tutaj ten wywód o dziejach zacząłem, że oni byli pewni tego, co mają. Napełnienie Duchem Świętym bardzo mocno przekonywało ich serce i uświadamiało, co mają. Co masz ty dzięki temu, że jesteś chrześcijaninem, że jesteś namaszczony Duchem Świętym? Co masz ty? Co ty niesiesz? Z jaką pewnością stajesz wobec tych, których spotykasz? Kiedy ci się ostatnio zdarzyło powiedzieć do osoby chorej, cierpiącej w imię Jezusa Chrystusa, niech odejdzie twoja choroba? Nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, to ci daj. Słuchajcie, czy myśmy nie poszli w takim kierunku, że myśmy przestali wierzyć w to, co mamy? Albo może zapomnieliśmy, co mamy? Może zapomnieliśmy o tym, co Bóg nam dał?
A może przestaliśmy być biblijni? Może przestaliśmy być mocno zakorzenieni w Słowie? Skoro tylu z nas, ludzi Kościoła, weszło w duchowość lęku, tak jakby Bóg nie dał rady, tak jakby trzeba było mnożyć różnych rzeczy po to, żeby pomóc Bogu. No nie, no nie czytamy o takich rzeczach w Piśmie Świętym. Ja mam naprawdę głębokie wrażenie, że wielu katolików, i to takich przez internet ostatnio nawet czołowych, stało się mocno niebiblijnymi. I wodzą nas różnymi takimi drogami, które nie wiadomo gdzie doprowadzą. Jezus zbawia. Jezus daje życie. Jezus jest naszym fundamentem. Jezus jest naszym Panem. To Jezus posłał Ci Ducha Świętego. To Jezus Cię wyposażył. To w imieniu Jezus jest moc, którą niesiemy. W imieniu Jezus. Zobaczcie, że jak przewertujecie te strony Dziejów Apostolskich, to przy każdym uzdrowieniu, przy każdym uwolnieniu, przy każdym działaniu z mocą jest formuła w imię Jezusa. W imię Jezusa. Pytanie, na ile my używamy tej formuły? Pytanie, na ile my mamy imię Jezusa na ustach? Na ile my to imię niesiemy? Na ile my mamy pewność, że w tym imieniu jest zbawienie? To są bardzo ważne rzeczy i pandemia jest szansą na to, abyśmy wrócili do tego, co jest naszym fundamentem, co jest najistotniejsze. Pandemia jest dla nas szansą, dla naszych wspólnot, aby wróciły i odnowiły się w Duchu Świętym, aby się modliły o nowe namaszczenie Duchem Świętym, o nowe rozpalenie serca w Duchu Świętym. Szczególnie w czasie pandemii, szczególnie tam, gdzie te serca wygasły. To jest dla nas szansa, aby na nowo wejść w modlitwę prawdziwie charyzmatyczną. Prawdziwa modlitwa charyzmatyczna pozwala nam widzieć Jezusa i pozwala nam nieść Jego obecność. Ona ma prawdziwe uwielbienie, ona ma prawdziwe widzenie Jezusa. Ona jest nadprzyrodzona. To z niej wypływają znaki i cuda, bo ona rodzi wiarę, wiarę charyzmatyczną. I wiecie doskonale, pewnie przeżywaliście to nieraz, co się dzieje z nami, gdy mamy wiarę charyzmatyczną, gdy mamy tę pewność, kim jest Jezus i co my mamy w imieniu Jezusa. Co się dzieje z naszymi wspólnotami, z naszym życiem, z naszym domem, gdy my z tą wiarą pewną, że Bóg to zrobi, bo obiecał, że Bóg to zrobi, bo powiedział, że te obietnice się nie wyczerpały, że te obietnice są dla nas, że te obietnice wciąż są żywe, gdy my z tym wchodzimy w różne rzeczywistości. No dzieją się znaki i cuda, wciąż się dzieją. Ja tego ostatnimi czasy oglądam na pęczki. Mam wrażenie, że naprawdę Bóg to przymnaża. Ostatnio, gdy prowadziliśmy z Marcinem Zielińskim rekolekcję Zanurzeni w mękę śmierci i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, gdzie właśnie pokazywaliśmy Jezusa, nasz fundament, pokazywaliśmy, co to znaczy być w Jezusie, przez Ducha Świętego nieść Jego obecność, modliliśmy się o uzdrowienie i jedna z pracownic wspólnoty przyjaciela Ulubieńca, Dorota, która od jakiegoś czasu strasznie cierpiała z powodu jakiejś dolegliwości kolan, nie mogła klękać, nie mogła chodzić, ból straszny, została uzdrowiona i z taką radością od razu przysłała SMS-a, w którym opisała, że słuchając, wiarą charyzmatyczną chwyciła się słowa poznania i od razu zaczęła podskakiwać, klękać, skakać do męża, patrz Artur, jestem uzdrowiona. I co ciekawe, rekolekcje skończyły się w niedzielę. A we wtorek głosiłem słowo i modliłem się o uzdrowienie w parafii we Włodawie. Cyklicznie raz w miesiącu prowadzę tam posługę, modlitwę o uzdrowienie. I Dorota dawała świadectwo, bo tam mieszka akurat obok, Artur, jej mąż, posługiwał muzycznie. I były tam ich dzieci. I była modlitwa. Prosiłem, aby każdy
z wiarą w imieniu Jezus powiedział swojej chorobie odejdź. Aby każdy z wiarą powiedział swojej chorobie w imię Jezusa odejdź. Bo Jezus jest większy, Jezus jest Zbawicielem. W Jezusie Chrystusie jest moje zdrowie. Chorobo, odejdź. Dokładnie tak, jak mówili uczniowie w Dziejach Apostolskich. I po tej modlitwie modliliśmy się też oczywiście w językach, zaśpiewaliśmy pieśń uwielbienia, uwielbiliśmy moc Bożą. Pytam się, czy ktoś czuje różnicę, czy komuś odszedł ból, czy komuś zniknął guz. O takie rzeczy, które są wyczuwalne. Wiecie, bo to no łatwo gdzieś tam w emocjach powiedzieć, że jestem uzdrowiony, gdy uzdrowienie nie nastąpiło, ale chodzi o to, żeby na tych spotkaniach pokazywać te rzeczy, których nie da się podważyć, które już gołym okiem są widoczne. Na przykład coś znika, plama, guz, ktoś nie mógł chodzić, chodzi, ktoś nie słyszał, słyszy, żeby pokazywać takie, wiecie, rzeczy, które są wiarygodne. I pytam się, czy ktoś doświadczył czegoś tak wiarygodnego, po czym nie ma wątpliwości, że jest uzdrowiony w imieniu Jezus. I słuchajcie, leci córka Doroty. Leci córka radosna, szczęśliwa. Dorota robi takie oczy. Ona łapie mikrofon i mówi, słuchajcie, młoda dziewczyna, pierwsza klasa liceum. Przyszła opiekować się malutkim braciszkiem. Gdy Dorota z Arturem posługiwali, to ona z wózkiem tam pod koniec kościoła jeździła, nie? I ona bierze ten mikrofon i mówi, słuchajcie, od 2 lat mam takie bóle pleców, nie mogę spać, nie mogę się wyprostować, ciężko mi, po prostu cały czas jest ból. I w czasie tej modlitwy modliła się w imieniu Jezus, żeby ta choroba odeszła. I ona mówi z taką radością, mówi, słuchajcie, nie ma tego bólu, odeszło wszystko, normalnie ruszam plecami, mogę się schylić, wszystko gra. No właśnie, zobaczcie, myśmy mocy Chrztu Świętego, myśmy przez chrzest w Duchu Świętym, no przecież to zostało nam dane, została nam dana wiara, wiara w to, że Jezus nas, że Jezus jest żywy, że Jezus działa. Cośmy z tym zrobili? Gdzie nasze szczególne posłannictwo do modlitwy o uzdrowienie, do modlitwy o uwolnienie? Gdzie nasze zwiastowanie mocy Bożej? Słuchajcie, nie dziwmy się, jeżeli nie żyjemy chrztem w Duchu Świętym, jeżeli nie głosimy Jezusa, jeżeli nie modlimy się o uzdrowienie, nie objawiamy znaków, nie objawiamy mocy Jezusa, no to będziemy się starzeć, będziemy się wykruszać, będziemy klapcieć, przestaniemy żyć naszą tożsamością. Porzucimy nasze powołanie, które zostało nam dane. Więc co robić w pandemii? No to robić. Wracać do tego, do czego wezwał nas Bóg. I to drugie pytanie, które żeście mi zadali. Czy serce lidera dzisiaj żyje taką modlitwą? Czy skupia się na ograniczeniach pandemii? To jest przede wszystkim pytanie do was. Ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że tam, gdzie serce lidera skupia się na Jezusie, wchodzi w modlitwę charyzmatyczną, tam jest życie, tam jest świeżość, tam niesie się obecność Jezusa i tam pandemia nie przeszkadza. Powiem świadectwo. Nasza szkoła ewangelizacji ma 10 lat. Przez te 10 lat docieraliśmy do naprawdę tysięcy ludzi. Przez nasze kursy przewinęło się mnóstwo kapłanów. Tu księdza Wojtka pozdrawiam, bo się znamy właśnie stamtąd. Naprawdę mnóstwo ludzi. I myśmy przyzwyczaili się do tego, że kurs robi się w domu rekolekcyjnym, ewentualnie, gdy nie ma możliwości, to dochodzone. Robi się ogłoszenia, zaprasza się ludzi, jest pewna kolejność. Przeżywaliśmy przez 10 lat, aż do pandemii. Mieliśmy zawsze dużo uczestników i naprawdę na palcach jednej ręki udałoby nam się policzyć kursy, które trzeba było odwołać, bo nie było uczestników. Zawsze było tak, że jeszcze była lista rezerwowa. Nie? I
weszliśmy w pewien schemat, że głosimy w domu rekolekcyjnym, są bardzo takie interaktywne, że są bardzo takie wspólnototwórcze. No i pandemia i nas sparaliżowało na pół roku. Pierwsza fala pandemii została siedziana. Oczywiście ja nagrywałem jakieś tam live'y, coś tam próbowałem tłumaczyć a propos tych różnych teorii spiskowych i tych pandemicznych wizji apokaliptycznych, ale myśmy nie poprowadzili żadnych rekolekcji, żadnego kursu, nic. Bo uznaliśmy, że się nie da. Czekaliśmy na wakacje i naprawdę w takim duchu wiary, z duszą na ramieniu, poprowadziliśmy kursy wakacyjne. Stało się, że byliśmy jedyną szkołą, która się odważyła prowadzić kurs Paweł, że większość szkół w ogóle nie zrobiło żadnych kursów z obawy przed tą pandemią. My mieliśmy takie poczucie, że trzeba to zrobić. Ale gdy ogłoszono drugą falę pandemii, Bóg bardzo mocno włożył w nasze serca prawdę taką, że już nigdy może nie być jak było i że Bóg zaprasza do tego, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości, żeby odnaleźć się w głoszeniu słowa, w niesieniu Jezusa w nowy sposób. I postanowiliśmy zorganizować pierwsze rekolekcje online. One dotyczyły walki duchowej na różnych etapach życia chrześcijan. Kiedy zobaczyliśmy, ile ludzi zapisało się na te rekolekcje, od razu stwierdziliśmy, że przestawiamy się totalnie i co tydzień robimy kurs albo rekolekcje online. Oczywiście od połowy listopada, weekend w weekend, mamy kurs lub rekolekcje. Nie? Oczywiście wymagało to od nas zmiany myślenia, bo myśmy do tej pory nie głosili w taki sposób. Wiecie, to trzeba się przestawić, żeby głosić do kamery, a nie ma tysiąca ludzi na hali, nie? Że modlitwa jest bardziej taka skromna, kameralna, a nie ma doświadczenia, że mnóstwo ludzi podnosi ręce, uwielbia i tak dalej. To było trudne. Co było jeszcze trudne? No musieliśmy kupić sprzęt, żeby to wszystko transmitować i trochę to kosztowało. Ale stanęliśmy przed pytaniem, do czego zaprasza nas Pan. I wiedzieliśmy, że nie możemy spać, wiedzieliśmy, że nie możemy nic nie robić. I jestem tak zachwycony Bogiem, który nam się objawia, Bogiem, który do nas mówi, Bogiem, który nas prowadzi właśnie w te rzeczy, że tak naprawdę zauważyłem, że Pan, wiecie, co w naszej szkole zrobiła pandemia? Nie zrobiła żadnego spustoszenia. Nic tak, jak ta pandemia nie rozwinął naszej szkoły ewangelizacji. My dzisiaj docieramy co miesiąc do przynajmniej 10-krotnie większej liczby ludzi, niż docieraliśmy. A nawet więcej. Bo niektóre nasze kursy czy rekolekcje przekraczają 1000 osób. I zobaczyliśmy, że zamknęliśmy się trochę w takim naszym wyobrażeniu i zamknęliśmy się na ludzi, do których nie mogliśmy docierać wcześniej. Gdy dostawaliśmy maile od ludzi przykutych do łóżka, że wreszcie mogę uczestniczyć w jakichś takich rekolekcjach na żywo, leżę w łóżku od iluś lat, nie mogę chodzić, mam małe dzieci, nie mogę wyjechać do domu rekolekcyjnego. Mieszkam w Koziej Wólce, mam 80 lat, nie mogę wyjechać na kurs. Mieszkam w Rio de Janeiro, nigdy bym do was nie przyjechała. Zobaczyliśmy, że pójście za Jezusem w nowej sytuacji otworzyło takie możliwości, o których myśmy nawet nie śnili, nigdy sobie nawet nie wyobrażaliśmy. I to jest to. Zatroszczyliśmy się o to, żeby mieć świeże doświadczenie Jezusa. Zatroszczyliśmy się tylko o to, by odnowić naszą charyzmatyczność, by odnowić słuchanie Jezusa właśnie w modlitwie charyzmatycznej. I to poszło. I tak pojawiały się kolejne projekty. Oprócz rekolekcji weekendowych, seminaria kilkunastotygodniowe. Seminarium uzdrowienia wewnętrznego, seminarium 7 grzechów głównych na Wielki Post. W okresie paschalnym zaczynamy duże seminarium biblijne Być uczniem Jezusa we współczesnym świecie, które wiemy już, że będzie miało dwie części. Jedna będzie wiosną, druga będzie jesienią.
I bez względu na to, czy pandemia się skończy, czy się nie skończy, my nie zrezygnujemy z rzeczy online. Bo to, co nam Bóg powiedział i to, co nam Bóg pokazał, jest niezwykłe. Niezwykłe, że nawet gdy wrócimy do domów rekolekcyjnych, na stacjonarne rekolekcje, i tak będziemy to transmitować, aby mogli docierać do nas ludzie, dla których jest bariera czasu, miejsca, pieniędzy i tak dalej. Nie? I potem była kolejna rzecz. Zobaczyliśmy, jak bardzo ludzie są spragnieni i stęsknieni modlitwy charyzmatycznej, takiej, wiecie, w obecności Jezusa. Więc Bóg pokazał nam projekt Dom Chwały, aby raz w miesiącu robić potężne, duże uwielbienie w bardzo dobrej jakości, transmitowane, z dobrym nauczaniem. I wystartowaliśmy, w tym tygodniu było pierwsze, w ostatni poniedziałek miesiąca. Marcin Jakimowicz był pierwszym mówcą. 1,5 godziny uwielbienia na żywo, 0,5 godziny konferencji, świadectwa ludzi niesamowite. Już mamy zabukowane do końca czerwca te uwielbienia. Jeżeli Bóg nas zaprosi, będziemy je robić częściej. Ale zobaczyliśmy, że wielu ludzi, którzy korzysta z różnych rekolekcji, z kursów, wracają do swoich parafii, w których nie ma wspólnot. Albo wracają do swojej wspólnoty, w której jest padaka, albo jest gitara, albo nie ma gitary, albo w ogóle jest uwielbienie, albo w ogóle nie ma uwielbienia. I gdzie ci ludzie mają wzrastać? Gdzie ci ludzie mają się modlić? Gdzie ci ludzie mają doświadczać mocy uwielbienia? Trzeba tą przestrzeń im dać. Często ci ludzie są za granicą, często ci ludzie nie mogą przyjechać, nie tylko przez pandemię, ale przez różne inne ograniczenia. I Pan Bóg zaprosił nas do tego, abyśmy po prostu weszli w nowe, abyśmy z nową gorliwością odważyli się widzieć nowe zaproszenia. I nie mam wątpliwości, że Bóg ma dla ciebie zaproszenie do nowej gorliwości i do nowych dzieł. I tam, gdzie wrócisz do chrztu w Duchu Świętym, tam, gdzie wrócisz do uwielbienia, do prawdziwej modlitwy charyzmatycznej, tam będziesz widział więcej niż widziałeś. Tam zobaczysz większe rzeczy niż widzieli ci, którzy szli za Jezusem. To jest obietnica Jezusa, a obietnice Boże zawsze się wypełniają. I tu bym powiedział amen. Mieszczę się, jest 11:45. Amen, bardzo dziękujemy, ale mamy jeszcze takie 15 minut na to, żeby zadać pytania, korzystając z obecności księdza Krzysztofa, więc zachęcam, czy ktoś ze słuchających ma jakieś pytanie, jest szansa, żeby z doświadczenia księdza Krzysztofa też skorzystać. Zapraszam do zadawania pytań. To może ja, korzystając z tej chwili, że się może inni zastanawiają, przyszła mi taka myśl, księże Krzysztofie, jak ksiądz mówił, że taki obraz z Ewangelii, jak to Pan Jezus posyła swoich uczniów i mówi, idźcie po dwóch. I tam, gdzie was przyjmą, to was przyjmą, tam, gdzie nie, to strząśnijcie pył. Ale uczniowie odchodząc zawsze zostawiali taką nadzieję, że mówiąc nawracajcie się, bliskie jest Królestwo Boże. I zawsze mnie zastanawiało to, że Pan Jezus tym rybakom, których ściągnął tak naprawdę z plaży i z kutra rybackiego, wcale nie musiał mówić, co konkretnie w tej danej miejscowości, w której będą, mają mówić, jakie słowo mają głosić. I właśnie tak przyszła mi taka myśl, taka refleksja po tej dzisiejszej konferencji, że jak oni bardzo musieli żyć tą nauką Jezusa, którą On głosił, jak bardzo musiała być taka ich i była w ich sercu, że oni po prostu wstali i poszli, tak? I nie zastanawiali się, Jezu, ale to jest nowa rzeczywistość. Myśmy nigdy nie szli, nie głosiliśmy. Co my mamy im powiedzieć? My tak jeszcze mało z Tobą przebywaliśmy. Czy my sobie damy radę, nie? I jakby to jest też taka odpowiedź na to, co ksiądz powiedział, że może pandemia dzisiaj to też jest taki zmieniony sposób przychodzenia Boga do nas. I czy to tak nie jest, że dopóki my w sercu jakby nie przeżyjemy tego spotkania z Jezusem i nie uświadomimy sobie, czy my żyjemy chrztem w Duchu Świętym,
no to my ciągle będziemy zadawać pytanie, co mamy mówić, co mamy zrobić, jak to zrobić, bo jest tyle przeszkód. Ilu ludzi w waszych wspólnotach nie chce służyć, nie chce ewangelizować? Zdarzają się tacy? No to jest właśnie to doświadczenie, nie? Natomiast gdy my niesiemy obecność Jezusa, gdy my jesteśmy w Jezusie, słuchaj, no przecież ty jesteś w Jego Słowie, gdy patrzysz, co On robił, gdy patrzysz, jak On żył, no to ty wiesz, co trzeba głosić. No to ty wiesz, co trzeba głosić. Mnie kiedyś, dawno temu, jako dyrektora szkoły ewangelizacji, bardzo tak urzekło, ale też mnie zaniepokoiło doświadczenie, które przywieźli z Brazylii ojcowie Enrico i Antonello. Ponieważ ja zadałem jako formator, ewangelizator, zadałem pytanie, jak się u was w waszej wspólnocie ewangelizuje? A oni mówili, że no po prostu modlą się i idą w slumsy. Mówią, że Bóg kocha, nakładają ręce, modlą się o uzdrowienie. A mówię, jak? Kto was uczył głoszenia kerygmatu? I tak mówię, nie, to żyjemy z Jezusem, idziemy, nakładamy ręce, modlimy się, Bóg uzdrawia, mówimy, że to Jezus, jaki jest dobry, ludzie się nawracają. Dzisiaj po latach rozumiem to dużo głębiej i mocniej, że rzeczywiście dla tych, którzy są w Jezusie, niewiele potrzeba. Wiesz, co doświadczyłeś. Wiesz, jeżeli masz doświadczenie, że Jezus ciebie uwolnił z grzechu, odrodził, dał nowe życie, no to ty wiesz, co głosić. Nowe życie w Jezusie. Jeżeli Jezus dał ci nadzieję, no to głosisz, że On daje nadzieję i mówisz, jak to robi, mówisz świadectwo. Jeżeli wiesz, że On wskrzesza, bo w jakąś przestrzeń w tobie wskrzesił, no to to głosisz i po prostu mówisz. A jeśli masz jeszcze doświadczenie słuchania i chodzenia w takiej obecności Boga i głosu Boga, No to Bóg się jeszcze z nami przecież komunikuje i mówi dokładnie, co mamy głosić. Zresztą pamiętajcie, że dla nas jest bardzo ważny ten tekst, że gdy będziemy gdzieś tam ciągani przed sądy, w różnych prześladowaniach, nie bójcie się, co będziecie mówić, bo Duch Święty będzie mówił przez was. I myślę, że te słowa można rozciągnąć też na ewangelizację. Nie bójcie się, co będziecie mówić, bo jeżeli będziecie w Duchu Świętym, to będziecie mieli słowo Jezusa. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Takie pytanie, ono będzie trudne, ale myślę, że też warto zadawać trudne pytania i też wychodzę jakby z doświadczenia, bo często spotykam się właśnie z tym, że ja gdzieś jestem jakby doświadczony takim bardzo mocnym nawróceniem i wierzę, że Bóg jak dotknął mnie w taki sposób, jest w stanie dzisiaj dotykać inne osoby. I często jednak w tych rzeczywistościach kościelnych spotykam się z czymś takim, że osoby, które są po 10, 15, 20 lat we wspólnotach, gdzieś tam funkcjonują w tych rzeczywistościach, jakby nie są w stanie tego przyjąć i nawet często dochodzi do takiej sytuacji, że zaczynają tłumaczyć, że jakby czuję takie ograniczenie Ducha Świętego, że nie, że to trzeba przejść ileś tam seminariów i tak dalej, że trzeba pójść gdzieś w posługę. I pytanie moje mianowicie jest takie, czy ksiądz uważa, że te osoby będąc tyle czasu we wspólnocie, czy jakby jest tutaj jakaś nadzieja, że Pan jest w stanie to przemienić, czy jednak jakby to słowo, które Chrystus powiedział, że młode wino wlewa się do nowych bukłaków, że to jest ta następna droga. Znaczy, nie wiem, czy ja to dobrze precyzuję, ale jakby ja tak w sercu mam z jednej strony pragnienie, żeby te osoby gdzieś poszły dalej z nami, czy jakby za tym świeżym powiewem, a z drugiej strony jednak ciągle gdzieś człowiek spotyka się z takim, no takim mocnym odrzuceniem i na zasadzie to nie tak, Bóg działa inaczej i tak dalej, chociaż doświadczenie moje pokazuje co innego. I czy jak tu ksiądz na to patrzy, czy ksiądz widzi jakąś taką nadzieję, czy jednak no musi się to słowo wypełnić, że to muszą być te nowe bukłaki, te nowe osoby na nowo doświadczone? O, widzę nadzieję, bo ja to po prostu przeżyłem. Ja w pewnym momencie mojego posługiwania i mojego życia byłem takim starym bukłakiem, który doskonale wiedział, ile seminariów trzeba przejść, jak formować, po jakim czasie ludzi uzdalniać do posługi, a potem mi to Pan Jezus wywrócił do góry nogami, że to się nie da i że to nie działa i że to nie przynosi owoców. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ten tekst, nowe wino do nowych bukłaków, tym nowym bukłakiem ma się stać po prostu twoje serce. I wrócę do tego, co mówił Cantalamessa do Kurii Rzymskiej teraz, że to jest to trzecie nawrócenie. Kierowane w Apokalipsie to wezwanie do kościoła w Laodycei,
nawróć się, bo jesteś letni, bo straciłeś wyrazistość, świeżość, jesteś mdły. I to jest dzieło Ducha Świętego. Tak Cantalamessa mówi, że to, za to trzecie nawrócenie odpowiada Duch Święty. Więc gdzie jest nadzieja? Nadzieja jest w Duchu Świętym. Módlcie się za te sklapciałe osoby o nowe namaszczenie Duchem Świętym. Módlcie się za te sklapciałe wspólnoty o nowe namaszczenie Duchem Świętym. To nie jest tak, że wszystko jest stracone i musimy skreślić te osoby i muszą przyjść nowe. Ostatnio tym właśnie na Domu Chwały w Lublinie dzielił się Marcin Jakimowicz, że mówił, że właśnie mamy taką już sklapciałą wspólnotę, która już wiele rzeczy podważa, wiele rzeczy nie wierzy, ta pierwotna gorliwość już dawno gdzieś tam się skończyła i nieraz jest nawet jakieś słowo poznania, nikt nie zostaje uzdrowiony w ogóle, nie? A przychodzi na spotkanie ktoś świeżo, ledwo nawrócony i bach, i jest. Dlaczego? Bo jest świeżość wiary, bo jest chodzenie w namaszczeniu Duchu Świętym. Oczywiście Bóg potem nas formuje i pokazuje nam głębiej, ale to jest bardzo ważne, żebyśmy tą świeżość zachowali. I to, co mówiłeś, ja się pod tym podpisuję, że trzeba to robić. I pamiętajcie, im bardziej ewangelizujemy, tym bardziej nasza wiara jest świeża. Co ciekawe, usłyszałem ostatnio, że wspólnota Core Lumen Christi, Damiana Steina z Londynu, że oni muszą codziennie słuchać czy czytać ileś świadectw uzdrowień. Muszą. Codziennie muszą się karmić świadectwami uzdrowień, żeby nie wyjść z orbity wiary, że Bóg ma moc, że Bóg wciąż działa. Bardzo to dotknęło mojego serca. No bo co się dzieje z naszymi sercami, gdy my słyszymy świadectwo, że Bóg uzdrowił, że Bóg uwolnił, że Bóg zmienił życie? Wiara rośnie. Bardzo często w tych wspólnotach, które klapnęły, zabrakło widzenia Boga działającego i dlatego poszły w teorię. Zabrakło wiary żywej, charyzmatycznej, dlatego to poszło w takie uśpienie katechetyczne, takie systematyczne, bez życia. To jest przyczyna. Trzeba to obudzić, trzeba rozpalić wiarę. Szczęść Boże, to ja też mam pytanie, bo tak sobie przypominam, właśnie kurs Paweł jeszcze, który był na żywo rzeczywiście. I właściwie mam polubioną stronę polotyńską Szkoła Nowej Ewangelizacji i stamtąd się rzeczywiście pojawia informacja. Ja ją przysłałem potem na stronę Odnowy i co nasza obecność tak aktywnie w tych też rekolekcjach, które są przez właśnie szkołę organizowane. Ale pamiętam swój początek, w ogóle te pierwsze rekolekcje właśnie, które organizowała szkoła. Też widzę, że ta forma online jest trudna. My robiliśmy w naszej wspólnocie właśnie w Komunii Pańskim, robiliśmy rekolekcje Szkoła Relacji i ciężko było przekonać uczestników do tego, żeby jednak podjęli formę online, bo jednak ciężko jest wejść w dzielenie w grupki przez nie wiem, Zooma czy przez Google. Jak przekonać ludzi do uczestnictwa w rekolekcjach online w tych szczególnych czasach, gdzie dużo osób pracuje zdalnie, uczy się zdalnie i są po prostu zmęczeni siedzeniem przy komputerze? Jak ich zachęcić do tego, że jednak warto w takiej formie podjąć rekolekcje, że one są tak samo obecne? Słuchajcie, to nie jest kwestia tego, że ten Zoom i to online jest trudne. To jest tylko kwestia dobrej woli. To jest tylko kwestia dobrej woli. Albo mi się chce coś zrobić, albo mi się nie chce coś zrobić. I co to jest za problem? Grupka dzielenia online'owa. Co to za problem? No widzę twoją twarz, słyszę twój głos, no nie mogę cię dotknąć, prawda? Ale jakby przestrzeń ducha jest taka. I ja myślę, że to trzeba bardzo brutalnie mówić. To nie jest kwestia, że to jest trudne, tylko kwestia jest tego, że się nie chce. I trzeba ewangelizować. Trzeba na nowo rozpalać Duchem Świętym. Wiecie, no to nasze doświadczenie tych rekolekcji online, tego, że jest tyle tych ludzi, co chwilę pojawiają się nowi, tamci, co byli, wracają. No widocznie nie jest to aż tak uciążliwe i przynosi owoce, skoro ludzie chcą w tym uczestniczyć, nie? A z drugiej strony, jaką mamy alternatywę? No albo mamy online, albo nie mamy nic, nie? Więc to jest czas na nasze zawalczenie o to, żeby się w ogóle rozwijać, żeby być przy Jezusie. Nie wiem, czy odpowiedziałem ci, Wojtek, na twoje pytanie, ale... Wojtek mówi, że tak. Także dziękujemy. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie? Oj, tak, bardzo proszę, już.
Pax Christi, mam na imię Piotr. Moje pytanie dotyczy postewangelizacji, ponieważ po seminariach, czy też po rekolekcjach, tudzież innych kursach, pojawiają się ludzie, którzy no, chcą iść dalej za Chrystusem, chcą iść dalej za Panem Bogiem, ale jednak nie bardzo mamy im co zaproponować. Możemy zaproponować wejście do wspólnot, ale pytanie co dalej. I w związku z tym chciałem się spytać o tą tak zwaną postewangelizację. Co robić z ludźmi, którzy no już powiedzmy przyjmą ten chrzest, być może wejdą, będą chcieli wejść do wspólnot, co z nimi dalej robić? Czy jakieś proponuję materiały formacyjne, które w jakiś sposób pogłębią później? Wolę już odstawić to mleko i pójść w kierunku jakiegoś bardziej treściwego posiłku. Dziękuję bardzo. Tak, no to jest bardzo ważne, co my ludziom damy po ewangelizacji. I jak wam się wydaje, po chrzcie w Duchu Świętym, po ewangelizacji, czego człowiek potrzebuje najbardziej? Czego potrzebuje? No formacja ogólnie, ale w jakim temacie? W Duchu Świętym, też to, co ksiądz mówił o tym ciągłym słuchaniu świadectw, które rozpala wiarę. Słuchajcie, musimy ludzi nauczyć modlitwy, która rozpala wiarę. To jest pierwsze. Modlitwy, która rozpala wiarę. Musimy ich nauczyć modlitwy charyzmatycznej, ale żeby modlitwa charyzmatyczna w ogóle funkcjonowała i była autentycznie charyzmatyczna, to musi być modlitwa osobista. Nie? Musi być modlitwa osobista. I to, co nasza wspólnota, przyjaciele, to akurat świetna rzecz wam pokażę, bo ona wczoraj przyszła. To jest najnowsza wersja naszego podręcznika. Dla ludzi po seminarium odnowy wiary, po kursie Nowe Życie, po ewangelizacji, którzy wchodzą do wspólnoty i zaczynają się z nami modlić charyzmatycznie, my dajemy podręcznik. Czyli szkoła modlitwy osobistej. I to jest kilkanaście tygodni uczenia modlitwy osobistej, bardzo różnej, ale to musi iść jednocześnie z modlitwą charyzmatyczną. Z modlitwą charyzmatyczną, która rozpala wiarę. I dopiero tak naprawdę trójnóg, na którym modlitwa stoi, bo pierwsza to jest modlitwa osobista, druga modlitwa wspólnotowa, charyzmatyczna i trzecie to są sakramenty. Ten trójnóg modlitewny, on jest bardzo potrzebny i trzeba ludzi w ten trójnóg wyposażyć. Czyli jeżeli wam przychodzą świeże osoby i wy ich ewangelizujecie, dajecie im kerygmat, to te trzy zagadnienia, modlitwa charyzmatyczna, modlitwa osobista i sakramenty. Właściwe korzystanie z sakramentu. To pozwoli wejść głębiej. No a potem, no to już w zależności od specyfiki wspólnoty, od tego, co się gdzieś tam z tym człowiekiem żyje, nie mam wątpliwości, że dla mnie osobiście, i tak staraliśmy się też nasze wspólnoty formować, że po szkole modlitwy dajemy po prostu studium Ewangelii. Studium Ewangelii, żeby rozkochać w Słowie, żeby rozmodlić Słowem, żeby się karmić Słowem, żeby w Słowie poznawać Jezusa. Nie? Słyszałem, że wy idziecie tym podręcznikiem, który nasza Halina z Lublina napisała, czyli to studium wspólnotowe Ewangelii Łukasza. My mamy studium Ewangelii Marka. To jest bardzo ważne, żeby głęboko wejść w Słowie. Co to za charyzmatyk, co to za członek Kościoła, który codziennie nie zanurza się w Słowie. Co to za członek wspólnoty charyzmatycznej, który nie poznaje Jezusa przez Słowo. To jest konieczne. Więc uważam, że pierwszy rok po kerygmacie, czyli po seminarium odnowy wiary, czy po kursie Nowe Życie, czy po jakiejś innej formie, musi być poświęcony rozmodleniu serca. I teraz zobaczcie, jeżeli chodzi o modlitwę charyzmatyczną,
no to szkoły ewangelizacji mają na przykład kurs modlitwy charyzmatycznej. Jakieś inne wspólnoty potrafią też prowadzić. My prowadziliśmy z Izą Kostro właśnie online szkołę modlitwy charyzmatycznej, która bardzo konkretnie pokazywała, jak w to wchodzić od teorii do praktyki. Nie? Jeżeli chodzi o modlitwę osobistą, można na przykład wykorzystać taki podręcznik, albo można po prostu konferencjami to prowadzić, no i potem wprowadzić w słowo. I to jest pierwszy etap po ewangelizacji. To jest moje doświadczenie, to się sprawdza, bo nie ma chrześcijanina, który jest żywy, który trwa we wspólnocie, jeżeli nie ma modlitwy. Bardzo często to sklapcienie wspólnot, ono wynika z tego, że ludzie się przestają po prostu modlić. Przestają się modlić charyzmatycznie i przestają się modlić osobiście. Zawalają po prostu modlitwę i wtedy wszystko siada.